jesteśmy... Polski projekt, polska produkcja... Czy Delfi. Aha. Jesteśmy w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Tutaj mamy pojazd podwodny Delfin, który był wykorzystywany przez Morski Instytut Rybacki. Jo. Idziemy dalej. Tu stare działa z XVIII wieku leżą. Działa XVIII-wieczne. Proszę bardzo. Potężne działa. No wydobyte z dna morza zapewne. Przez naszych poszukiwaczy morskich. No tutaj ja jeszcze pokażę, jak to wygląda na dworzu. W każdym razie warto przyjechać tutaj do centralnego, czy Narodowego Muzeum Morskiego. Proszę bardzo, w Gdańsku. Tak, pięknie. Tu się wchodzi, ale można też przypłynąć promem z drugiej strony od Żurawia. Tam jest prom, armatorem jest Narodowe Muzeum Morskie. Mieści się na wyspie Spiszów. Tutaj stare drewno. To jest stare drewno. No to jest ze statku drewnianego, starego żaglowego. Zapewne też. No. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj mamy pucharów multum i medali. Uzbrojenie rzeki flotylne niepodległej. O, spichlerze na Owiance, Narodowe Muzeum Morskie. Jest taka wystawa od 1.12 do 1. To znaczy była, tak? 12 2019. Jest teraz, aktualnie. Proszę bardzo. Tutaj mamy Akademia Anarchii Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte. Panu doktorowi Jerzemu Litwinowi, czyli dyrektorowi tego muzeum, przekazano taki podarunek. Tutaj mamy medal. Medal ministra kultury i dziedzictwa narodowego, legitymacja numer 1139. Srebrny medal zasłużony kulturze. No, dostał to Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Ośrodek Kultury Morskiej. No i masa innych trofeów. Piękny puchar. Zajęcie pierwszego miejsca w regatach smoczych łodzi muzealników. Europejskie Dni Morza. No tu są różne puchary różnych tych. Idziemy dalej. Oni weszli już? Weszli? Tak, tak. Oni weszli? Co, ja nie zwróciłam uwagi. O, tam są. U góry. Już idę. Ja tam przyjdę jeszcze. I właśnie to będzie tematem naszego filmu. Tutaj mamy prawdziwą żeglugę w Europie Środkowej. Jest tablica z modelami. I teraz pod tym kątem chcemy obrazy. Dobra. To są gabloty, w których mamy łodzie rybackie. Też na żaglach rybacy żeglowali i pływali. Tak wygląda makieta. Tutaj czółno. Dubanka. A tego króla to nie znam. A król? Mieszko pierwszy. Mieszko pierwszy. Mieszko pierwszy to jest. I tu jest Bolesław Chrobry. Wyszczerbił. Cicho, nie krzyczeć. Czółno z jeziora Strupino, powiat Kościerzyna. A tutaj tak wyglądał fragment wału obronnego nabrzeża portowego. Też można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Na żywo. Tu jest łódź. Dawna łódź. No trochę tutaj już sfatygowana.
pozostałości po tej łodzi są. Tu elementy też drewnianych łodzi, konstrukcje. Tu jest pokazane przykładowo znaleziska zabytków. Jeden, dwa, jak wyglądała stępka. No i proszę bardzo, tak się budowało łodzie kiedyś. Tak się budowało łodzi. Tu są rysunki. Poszczególne fazy budowy łodzi. Tutaj mamy też gablotę z tymi elementami, żegluga na Bałtyku w średniowieczu. O, proszę bardzo, stare, wydobyte z dna morza elementy statków. No, a w takich beczkach przewożono proch, albo i wino nawet, też można było. No, tutaj mamy miedź. Miedź też się przewoziło na pokrętach żeglowych. Tu jest taki obraz, bitwa. Tak wyglądał woj. Czyli kaper. Czyli kaprowie pływali na okrętach, a kaprowie wygrali bitwę pod Oliwą. To jest kaper gdański. Kaper. No. Zdjęcia też można zrobić. Ja najeżdżam sobie. Zdjęcie kapra gdańskiego. Robimy. Idziemy dalej. Tutaj mamy wręgę. Dennik to się nazywa z wraka. V5 Miedziowiec. Miedziowiec. To z Miedziowca. Wszystkie te elementy są z Miedziowca. Żelazo w sztabach też było. No złoto w sztabach, a tu żelazo się woziło w sztabach. Żelazo. Proszę bardzo. Tutaj mamy makiety różnych łodzi. Tutaj mamy łódź. No i jak tu kiedyś wyglądała Motława, proszę bardzo. Mamy tutaj właśnie kamieniczki. No i takie statki żaglowe pływały po tej Motławie. To był właśnie w tych czasach. A tutaj jest piękny obraz. Kazimierz Jagiellończyk nadaje Gdańskowi wielki przywilej. No piękny obraz, naprawdę warto zobaczyć. Okej. Okay. Wielki przywilej, Kazimierz Wielki nadał Gdańskowi. A tutaj są warsztaty mennicze. Tak się wybijało monety. Moneta do rozszczepiwania blachy, znaczy blacha srebrna, ze srebra. Proces wytopu srebra mamy tutaj, z tygla. No tutaj mamy powrót Gdańska do Polski. Około 1268, ważniejsze fakty. Zrobimy tutaj trochę więcej. I zdjęcie też może zrobimy. Tak to wygląda stolica zakonu szydlowskiego. Malbork tutaj jest. Malbork tak wygląda. No, idziemy dalej. Tutaj mamy naczynia wszelkiego rodzaju. Też używane na okrętach. Nie tylko. No tutaj mamy abordaż, prawda? Widać, krew się leje. Dwa statki ze sobą się. Tam łucznicy strzelają, tutaj z mieczem leci, krew się leje, czyli abordaż. Gaśnie. Tak to jest. Tu mamy działo. To się nazywa foglerz, takie działo. Klinowana wiemienna komora. Ładunkowa, prochowa, zawierająca jego szybkoszczelność dzięki temu była. Czyli foglarz był szybkoszczelnym takim działkiem. No, kaliber też dość odpowiedni. No. Tutaj mamy stary żaglowiec, model. W gablocie stoi. Model karaki. Z początku XVI wieku. No proszę, mamy ożaglowanie widoczne. Tutaj mamy tutaj z przodu takie duże żagle w kształcie płachty, a z tyłu już mamy inne żagle.
trójkątne. No i oczywiście pewnie też działa na pokręcie były. No tu mamy następne okręty. I tu jeszcze jedne. To jest model Caracas drugiej połowy XV wieku. Na 13-stopych ryjowcach i na karabelach z zażeglowaniem łacińskim bywali uczestnicy wypraw odkrywczych. Proszę bardzo. Tak to onegdaj drzewiej bywało. Tutaj mamy znowu Santa Maria, model Krzysztofa Kolumba. Odkrył Amerykę, Santa Maria. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Tutaj mamy przyrządy do nawigacji. Laska Jakuba. Astrolabium, czyli kopia tego urządzenia jest. No i też mamy kwadrant. No kiedyś na podstawie takich instrumentów się namierzało kurs i miejsce położenia okrętu. Tak to było. Teraz mamy GPS-y. Tu mamy piękny obraz Barbara Stępniewska. Pyzer. Krajobraz Polski, proszę. Krajobraz Polski, bardzo ładny. Polski krajobraz, proszę bardzo. Idziemy dalej. No cóż my tu mamy? Tu mamy łokieć. No, dawna miara, czyli łokieć i waga, bo można było sobie mierzyć na łokcie tkaniny, tu gdzieś na materiały. Proszę bardzo, tutaj są wagi, urządzenia pomiarowe, funty, jeden funt rosyjski, jeden funt pruski, każdy funt był inna miara. To są oryginalne? Funty. Tu, proszę bardzo, tutaj mamy. Tutaj mamy też obraz piękny, Zenon Aniszewski, wschodnie rubieże, piękny obraz. No, tak to wygląda, tutaj jest Litwa, Polska z pichlerzem Europy, proszę bardzo, Wilno, Gdańsk, Królewiec, no takie były granice wtedy. Wtedy Polski, prawda? Widzimy tutaj granicę Polski. Po Królewiec, Kamień Podolski. Kijów też był polski. Smoleńsk też był polski. Wilno, Królewiec, Gdańsk, Elbląg. Kraków. No bo Litwa i Polska to były dwa połączone narody. Onegdaj tak było. Za Jagiełły. Tutaj mamy pokazany piękny obraz, jak to Andrzeja Lipińskiego. Idziemy dalej. Tu mamy takie różne łodzie w żaglach, statki Byk, typ używany w żegludze sprawowej. Tu można było spływać po rzece Wiśle też się spływało do Gdańska, prawda? Szkuta, drewa, no to są te, tak się nazywały te jednostki. Dubas, statek wiślany. Statki wiślane, tu koza jest. Tu są statki wiślane, które płynęły Wisłą do Gdańska. To są statki wiślane. Rządzenie Jana Milewicza, Szymona Czarneckiego, Marcina Materna, Jezus. Wstąpiwszy w łódź, siedział, a wszystka rzesza na brzegu stała. Piotrze, idź do morza, a rzucę wodę. Rzuć a wodę, a onę rybę, która najpierw w wodzie weźmie. Ano Domini 779 rok, jak to łódź świętego Piotra wyglądała. No tutaj mamy piękny widok z góry, jest flaga, bo wycięcie, trójkątne wycięcie to świadczy o fladze monarchii królewskiej.
orzeł w koronie. No i tu piękne okręty są. Archeologia podwodna i nurkowanie. Tutaj już jakby cykl tej wystawy starych statków się kończy. Dalej tu już jest roboty podwodne, nurkowie. Tutaj mamy makietę szlaki żeglugowe, środki gospodarcze Europy w XVI wieku. No, idziemy teraz na wystawę dotyczącą prac podwodnych. No, ja się przyznam, że ja też kiedyś pracowałem w spółce Olicon, która prowadziła roboty podwodne, zabezpieczenia antykorozyjne robiliśmy. No, trochę temat znam. Mieliśmy nurków, kupowałem motorówkę od Marynarki Wojennej wtedy. No i te roboty były prowadzone u nas. Tak to wygląda. Tutaj mamy nurków. Nurek klasyczny wygląda tak. No, ciężki sprzęcie, buty łowiane. Tutaj też mamy koło sterowe. A tam z kolei jest nurek, już taki płetwonurek, też z butlami. Płynie. No, ciekawa wystawa. A tutaj jest co? Skafandry, dzwony nurkowe jeszcze były w tamtych czasach, bo ci nurkowie musieli oddychać.